Witam Was bardzo serdecznie. Na samym początku tego vloga od razu się pochwalę nową moją nową zdobyczą jerseyową. Na sobie mam jersey, koszulkę koszykarską, na którą polowałem od samego początku, jak tylko zacząłem zbierać koszulki koszykarskie. Jest to jersey oczywiście nikogo innego jak Vince'a Cartera. Vince Carter numer 15, Toronto Raptors, jersey marki Mitchell & Ness, czyli firmy, która robi te jerseye z lat 80., 90. Tutaj mamy rocznik, jeśli się nie mylę. 98-99 Vince Carter, tradycyjna koszulka z Raptorem, czyli taki prawdziwy klasyk. Niestety jest to Mitchell & Ness w wersji 2.0. Chodzi o to, że 1.0, czyli pierwsza generacja tych koszulek, miała wyszywane loga, napisy, wszystko było ładnie przyszyte bądź wyszyte, natomiast tutaj wszystko jest niestety klejone, jest to druga generacja. Ale dlaczego ten jersey dopiero teraz do mnie dotarł, skoro taki, powiedzmy, byłem na niego najbardziej napalony i to była ta koszulka, którą zawsze chciałem mieć? A mianowicie dlatego, że ja te koszulki zbieram, ale staram się nie kupować ich w pełnej cenie. Właściwie nigdy nie kupiłem żadnego jerseya w pełnej cenie. Staram się łapać te, powiedzmy, okazje, wyprzedaże na grupkach, czy nawet w sklepach, tam gdzie są kody minus 30, nawet minus 40% albo minus 50%, jeżeli są ostatnie sztuki. Ja kupuję te jerseye w rozmiarach S lub M. Bardzo ciężko było znaleźć tego Vince'a Cartera w SC, promocji. Głównie były N-ki, jeżeli już, a ja znałem wymiar tego jerseya i wiedziałem, że jak mam już go kupować, to tylko S-kę. No i nie było tych koszulek. Nie było, aż w końcu ktoś na Allegro sprzedawał akurat nówkę w moim rozmiarze. Bardzo tanio, jak na, powiedzmy, no ceny, no po prostu mega wyprzedażowo. Także tym się chwalę na samym początku. A dzisiaj w ogóle w filmie będziemy sobie troszeczkę gadać o tym, że na jedzeniu nie można oszczędzać. A przynajmniej ja na jedzeniu nie oszczędzam. I pokażę Wam trochę ostatnich posiłków, właściwie z dzisiaj, bo dziś nagrywam Wam tego vloga w sobotę. Właśnie wróciłem z pracy i jem sobie 3 posiłki w ciągu dnia. Jadłem jeszcze na tej, powiedzmy, mojej pseudomasie, kiedy ważyłem około 70 kg, 4 posiłki. Czasami to były 4 posiłki plus przekąska, ale nie ukrywam, że takie jedzenie jest dobre dla kogoś, kto, nie wiem, może żyje z kulturystyki, ze sportów siłowych i tego typu rzeczy, ale nie dla kogoś, kto to traktuje troszeczkę pobocznie, ponieważ to zajmuje czas. Nie mówię o samym przygotowaniu posiłków, czy nawet tym, ile wydajemy na jedzenie, bo niekoniecznie musimy wydawać dużo. Moim zdaniem można jeść zdrowo i dosyć tanio. Największy problem jest taki, że trzeba je zjeść. Jeżeli ktoś pracuje na etat, tak jak ja, i jeszcze po tym trochę pracuje w domu i przed pracą, no to po prostu ciągle dzień wygląda tak samo. Mamy czas właściwie tylko na pracę i na jedzenie, i gotowanie tego jedzenia. A ja bym wolał mieć trochę czasu też na jakiś relaks i życie po prostu. Chociaż przyznam, że ostatnio nawet na Switchu za bardzo nie gram. Dzisiaj pograłem 15 minut przed wyjściem z pracy, a tak to nie grałem chyba z tydzień. No i trochę mi właściwie tego szkoda. Dlatego obcięcie posiłków do 3 i jedzenie po prostu większych gabarytowo posiłków wychodzi na dobrą sprawę lepiej. No i tak na przykład dzisiejszego dnia zacząłem sobie robić posiłek do pracy, ale zacznijmy od tego, co w ogóle zjadłem na śniadanie. Motyw jest taki, że w dni, kiedy nie mam treningu, jem 2 posiłki białkowo-tłuszczowe, a na kolację jem węglowodany, tak żeby następnego dnia rano, kiedy robię trening, mieć już te, powiedzmy, naładować się trochę glikogenem z tych węglowodanów. No i dzisiaj na śniadanie zjadłem paprykę pokrojoną w paseczki na surowo, do tego jedna cała makrela 300 gramów, do tego hummus buraczkowy i jeszcze orzechy pekan, które sobie odważyłem. Orzechów pekan było 40 gramów, a hummus ważył 150 gramów. I wbrew pozorom taki posiłek ma 1000 kalorii, jeżeli to wszystko zsumujemy ze sobą. Może mieć nawet więcej kalorii, w zależności od tego, jaką makrelę kupicie. Ja sobie zakładam, że wyjadam około 150-180 gramów miąższu, czyli tego samego mięsa. Bo oczywiście skóry, głowy, ogonu tego nie wyjemy. Tak samości, więc liczę sobie samo mięso, powiedzmy. No i wychodzi łącznie z tego wszystkiego 1000 kalorii na samo śniadanie. Do pracy szykowałem sobie posiłek, który jest właściwie tylko w postaci szejka, a do tego do pochrupania są orzechy laskowe i gorzka czekolada.
Shake to jest właściwie powtarzający się w miarę regularnie, 3 razy w tygodniu, shake wegański, w którym nie używam białka serwatkowego. Zamieniam to na białko roślinne. No i tak, bazą tego shake'a jest mleko sojowe, czasem smakowe, czasem niesmakowe. Do tego daję zawsze jakiś owoc, w tym przypadku właściwie zawsze jest to jedno jabłko. Jak jeszcze byłem na ketozie, diecie tłuszczowej, to odrzucałem jabłka. W ogóle jabłek nie używałem, a teraz nie mam z tym problemów. Kroję sobie po prostu całe jedno jabłko. Tam jest zwykle 120-150 gramów tego jabłka wchodzi do tego shake'a. Mleko sojowe 300 gramów. Do tego 20 gramów oleju kokosowego, 10 ml oleju lnianego, 30 gramów białka roślinnego, w tym przypadku białko KFD. No i to wszystko sobie miksujemy. Dodaję jeszcze 10 gramów nasion chia po to, żeby było troszkę więcej błonnika w tym wszystkim i zabieram to do pracy. Biorę takie coś do pracy ze względu na to, że zwykle w soboty jest bardzo dużo ludzi i nie ma w ogóle czasu na jedzenie, więc jak obsługuję ludzi i pomagam im w doborze butów do biegania czy halowych, to po prostu zapijam sobie szejka, podchodzę do biurka, piję szejka i pomagam im w obsłudze, ewentualnie wrzucam sobie trochę orzechów albo zagryzę czekoladę. W taki sposób jestem w stanie uzupełnić kalorie w ciągu tego dnia, więc nie robię żadnych skomplikowanych posiłków. A na kolacje? Na kolacje są akurat... Kolacje są przeróżne właściwie w dni treningowe. Mam 3-4 różne opcje kolacji i to jest jedna z nich. Kiedyś było tak, że miałem sobie sztywne kolacje, wszystkie posiłki były bardzo sztywnie rozplanowane. Teraz mam tak, że bardzo mocno rotuję nimi. Jeżeli chcę mieć bardziej mięsny posiłek z kaszą, to taki jem. Jeżeli chcę mieć na przykład jakieś bardziej placko naleśniki, to też takie coś zjem. A w tym przypadku mam po prostu owsiankę. Łączę ze sobą płatki owsiane i płatki ryżowe. Zapytacie dlaczego? Nie chcę jeść, bo tam jest 40 gramów płatków owsianych i 40 ryżowych. Nie chcę jeść 80 gramów płatków owsianych, ponieważ tam jest bardzo dużo błonnika. Ja też raczej trzymam się w granicach 20 do maksymalnie 30 gramów błonnika, w zależności od dnia. Do tego trochę suszonych owoców, jeden skyr. Dodaję sobie, żeby to było troszkę bardziej wodniste, trochę jeszcze tłustego mleka, takiego 3,2%. Do tego dochodzą jeszcze wiórki kokosowe i trochę orzechów. W tym przypadku idę po taniości i daję sobie po prostu orzechy ziemne. No bo wiecie, to już jest trzeci posiłek w ciągu dzisiejszego dnia, gdzie mam orzechy. I wiem, że na przykład ktoś by powiedział, że kurde, tyle się orzechów nie je w ciągu dnia, bo tam są substancje antyodżywcze i to się nie wchłania i sranie banie i takie argumenty. I ja to rozumiem. Tak samo jakby mi ktoś powiedział, że no soczewicy się nie je ze względu też na kwas fitynowy i to wszystko się nie wchłania jak trzeba. Ja już troszkę się wyleczyłem z takiego myślenia i ja rozumiem, że takie rzeczy się też dzieją. Ale jeżeli raz w tygodniu taki posiłek się zje, to tragedia się nie dzieje, wierzcie mi. Taka owsianka ma od 800 do 900 kalorii. Właściwie w dzień treningowy staram się te 2700 kalorii zjadać. W dzień nietreningowy, dobrze powiedziałem, w dzień nietreningowy 2700, w dzień treningowy 2800, a czasem 3000 kalorii, jak sobie podjem jakiegoś batona. I to jest moja, można powiedzieć, taka niezdrowa przekąska w ciągu dnia, która uzupełnia mi trochę kalorii i te około 200-250 kalorii uzupełnia, chociaż niezdrowa. To zależy, jakiego batona kupię, bo jak kupię batona Sante, jakiegoś Go Protein albo Go Energy, to one takie średnio zdrowe. A jak kupię jakiegoś batona BA albo Dobra Kaloria, no to już nie uznaję tego za coś niezdrowego, tylko raczej twierdzę, że to jest w miarę zdrowa przekąska, bo on jest zwykle na daktylach, nie ma dodatkowych cukrów, są cukry naturalne z suszonych owoców, nasiona itd., więc to już raczej uznaję za coś zdrowego. Przestawiam się, ponieważ chciałem Wam po pierwsze pokazać tą brodę w końcu w pełnej okazałości. Ona jeszcze jest w trakcie rośnięcia, więc właściwie ostatnio ją podcinałem, więc jak widzicie tutaj ucho i broda, tutaj sobie podcinałem, równałem do boku, żeby był taki gradiencik. Podcinałem, nie robiłem jeszcze konturów na szyi, ale sobie tutaj troszeczkę też skracałem, więc na dobrą sprawę pełna długość ma rosnąć tutaj. Też podcinałem wąsa przy ustach, żeby też nie wchodził do buzi. Więc to są takie podstawowe rzeczy, które jeszcze z tą brodą robię. A do barbera wybieram się za około 1,5 tygodnia, tak żeby przed świętami być ogarnięty. Natomiast jeszcze fajna rzecz.
jednym ze sklepów, który sprzedaje barberskie rzeczy, była taka promka, że jak się weźmie, kupi dwie rzeczy z marki Pandrval i napisze tam jakiś kod czy coś takiego, jakieś hasło w komentarzu w zamówieniu, to dają darmowy olejek. No i załapałem się na tą promkę i olejek wygląda w ten sposób, pewnie nie będzie widać, nie wiem. Tak wygląda ten olejek. To jest olejek 10 ml, właściwie to 9, tu jest 9 napisane. Ja go już parę razy użyłem. Ten olejek był za darmo, ale nie jest jakimś gównianym olejkiem. Kurde, ja nie potrafię opisywać tych zapachów. Mam nadzieję, że on będzie w sprzedaży. Ale muszę przyznać, że jak na darmowy olejek, on pachnie ładniej niż ten, który kupiłem za 40 zł. Pachnie bardzo ładnie. Wygląda też ciekawie to opakowanie. Nie ma do tego pipety, bo w ogóle małe olejki do brody, takie 10 ml, nie mają pipety w zestawie, więc trzeba sobie pipetę od razu dokupować. Użyłem go już parę razy, bardzo ładnie dzięki temu pachnie broda. Z tego co widzę, oleje, które są tutaj użyte, są tymi olejami powiedzmy z wyższej półki. Ten olej makadamia, olej z awokado, olej z pestek czegoś tam. Nie potrafię po angielsku sobie tego przetłumaczyć. Nie zmienia to faktu, że ten skład jest bardzo dobry, więc to nie jest jakieś dziadostwo. Myślę, że jak go użyję i on będzie możliwy do zakupienia, to na pewno mógłbym się tego zapachu trzymać, bo naprawdę jest super. Jeśli chodzi o zapuszczanie brody jeszcze, staram się o nią, właściwie dbam o nią codziennie. To jest już taka trochę mania dla mnie. Codziennie olejek, co drugi dzień, co trzeci mycie szamponem, nakładanie odżywki, tak żeby te włosy i dobrze wyglądały i też ładnie pachniały, były czyste. Nie zmienia to faktu, że chciałbym, żeby mi tak nie odstawały chamsko. Największy problem tej brody to są antenki, a mianowicie takie wystające na sztorc włosy. Ona już jest w miarę miękka, ale nawet jak ją szczotkuję kartaczem, to nie chcę się poddawać za bardzo. Dlatego zastanawiam się jeszcze nad zakupem w przyszłości takiego, zamiast olejków są takie balsamy do brody, na bazie chyba wosku czy czegoś takiego, i dzięki nim można sobie mocniej ułożyć tą brodę, ale to zobaczymy. Może w przyszłości, może będzie jeszcze trochę dłuższa, ale też trochę wyleczyłem się z tego podejścia, że będzie bardzo długa. Jednak chciałbym, żeby no może jeszcze tak z centymetr niech urośnie, do dwóch max i to chyba wystarczy. Później będę ją tylko modelował i tyle. I zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Dobra, to dzisiaj. Tyle w tym odcinku dzisiaj. Dzięki, że byliście ze mną, trzymajcie się i na razie. Cześć!